Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fort Miau. Tak jest, dokładnie tak, Fort Miau. Nie zapomnij, drogi widzowie, zostawić łapki w górę i lecimy z tym odcinkiem. Co mamy dzisiaj zrobić, tak się zastanawiam. Dobra, usuniemy może te wszystkie nasze rzeczy. Mamy 115% baterii, więc dzisiaj pójdziemy sobie eksplorować mieszkanie dziadków. Zobaczymy, co tutaj ciekawego znajdziemy. Pyk. Okej, okay. Mogę coś tutaj wziąć, mogę wziąć poduszkę, kwiatek. Albo to Yarn Launcher, wyrzutnia. No, launches balls of yarn, any cut hit by the yarn will do jeden damage mniej będzie zadawał kot. Nie wiem, i tak mi się wydaje, że... Wow, poduszka. Dobra, bierzemy poduszkę. Poduszka wygląda na spoko, ma 3 hit pointsy. Dobra, i więcej nie możemy już, bo nie mamy baterii. Okej, kolejne koty będą nas atakować. Ja troszeczkę wam tutaj zasłaniam znowu kamerką, ale one jakoś tak dziwnie się te koty ustawiają. No dobra, ale nieważne. Z tej strony mamy 4 taki, jednego grubasa, jednego z arbuzem. Natomiast tutaj z tej strony, z której ja wam zasłaniam, o, mamy zwykłego oraz z arbuzem. 5 zwykłych i 2 z arbuzem. Okej, no to dość ciekawie się zapowiada. Trzeba będzie jakiś fajny fort tutaj zbudować. Weźmy sobie na początek może fotele. To tak dla próby, co nie? Spróbujemy, jak to będzie nam tutaj działało. Poduszki możemy mieć. Poduszki mało miejsca zajmują, więc uważam, że są bardzo spoko rozwiązaniem i nie mamy już nic więcej. Okej, okay. Próbujemy, zobaczymy. Pierwsza próba. Zobaczymy, jak nasz fort się tutaj sprawdzi. No, puchary latają jak szalone. No, niestety. Kurczę, no niestety się nie udało. Chyba 2 koty nam zostały i na końcu jeszcze grubas. O kurde. Niedobrze, bardzo niedobrze. Trzeba to jakoś wykombinować, jakoś inteligentniej to zrobić. Mamy 245, więc możemy naprawdę... jak najwięcej tutaj tego wszystkiego narozkładać. Tylko zacznijmy od czegoś prostego, czyli... od poduszek? Czy nie? Też nie, poduszki kosztują dużo chyba. 30 kosztuje poduszka, to jest dużo. Fotel 20 kosztuje, to już jest bardziej opłacalne. Fotel 2 z tej, no to na te takie skaczące trzeba coś się jakoś zabezpieczyć. Dwie te szafki, jojku, one są bardzo drogie, ale one są dobre. Też można w ten sposób, oj. Ustaw się, ładnie. No dobra, może być i tak chyba. Najdziwniejsze forty zawsze działają. Patrzcie na to, kurczę. Jeszcze tego na tego grubasa, który będzie z tej strony wleciał. Trzeba się jakoś przygotować tutaj inteligentniej. Może tak. Może tak. Albo tak. Albo tak. Jeszcze tak? Może za głupi fort. Najgorszy. Najgorszy fort, jaki zbudowałem. Razy dwa, bo w poprzednim odcinku też zbudowałem coś takiego. I to naprawdę zadziałało. A to już nie zadziała, widzę, ewidentnie. Wow. Boom. O nie, ten gruby kot jest najgorszy. Bo jego się nie da tak odrzucić za bardzo. Okej, ale pomysł był dobry, gdyby ta poduszka nie spadła tylko. Może tak ją umieszczę. Dobra, próbujemy. Pa 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 pa. Okej. Ej, jest zarobiście. Nie, najgorzej. No tym razem się nie udało. Trzeba to jakoś inaczej wykombinować. Jakoś trzeba to tak wykombinować, żeby te poduszki jakoś tutaj... No może odłożę sobie, a wezmę jeszcze jedną taką. O. Takie zabezpieczenie na tego grubaska. Tu, 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 pa, 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 pa. Zdobyłem coś, jakiś znaczek. Okej. Zwycięstwo, nie wiem jak to się udało, ale daliśmy radę, kurczę. Kolejne zwycięstwo na naszym koncie, bardzo fajnie. Okej. Real Cat Alpha V01. My first prototype cut yesterday. Aha, czyli on tak naprawdę stworzył maszynę i zaczął robić eksperymenty na kotach. Dał nazwę prawdziwy kot temu kotu V10.
Okej. Okej. When she was young. Okej. No mniej więcej po prostu stworzył kota, tak? I knew there was something up with these cats. Wiedziałem, że coś było nie tak z tymi kotami. There are so many of them. Maybe they trying to stop me reading Grandpa's journal by pretending they want to sit on my lap. Okej, czyli koty nie chcą, aby ona czytała ten dziennik dziadka i dlatego siadają jej na nogach i nie dają czytać. Chciałbym, żeby babcia była w pobliżu. There is simple answer to... Okej, jest łatwa odpowiedź na wszystkie pytania. Okej. More gay to pounce. Okej. Telewizora powinienem częściej używać, takie mam wrażenie. No i tych rzeczy tutaj na rozrzucanych. Tylko ja, tego się używa podczas walki. Dobra, to zróbmy jakiś fort i spróbuję sobie coś z tego użyć. Mam już tych rzeczy naprawdę całkiem sporo. Poro, hehe, poro. Dobra. Od czego tutaj zaczynałem? Bo standardowo od zwykłych... Od foteli. No tak, fotele są najważniejsze, żeby zbudować fort. Potrzebne są bardzo fajne fotele. Takie jak te. Dobra. Pyk, 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 pyk. Tu, tu. To trochę oddalił i nachylił kąt. Jeszcze nie. Dobra, zadziałało. Bum. Parki. Ej, nie mamy teraz tego grubego kota, to tego nie będę używał, tylko użyję zwykłej poduszki. Pięknie, dobra. Defend. Pyk. Jak się tego używa? Czemu nie mogę tego użyć? O nie! Dorwały mnie. Nie mam pojęcia, jak się tego używa, no bez kitu, no nie wiem. Zaraz musimy sobie to sprawdzić. We drop the mystery balloon package to Nia, okej. Uuu, to na niej się to używa, okej. Mamy balonik. No zobaczmy, jak to się będzie sprawdzało. Co to było? Dwa koty jakieś podwójne. Nie! Nie przetrwałem. A balonik zmarnowany, co nie? A nie, nie zmarnowany, okej, spoko, wow. To całkiem nieźle. Ale tu mam jakieś podwójne koty, wy ich tutaj nie widzicie, bo troszeczkę je zasłaniam. Okej, dobra, już widzicie. Nie wiem czemu, ale w ogóle ekran był rozciągnięty przez pierwszą część odcinka. Nie wiem czemu tak się zrobiło, nie mam pojęcia. I dlatego w ogóle ich tutaj nawet nie było widać, tych kotełków, co nie? Ale teraz już je widać. Jak widzicie, to są takie dwa, czy jeden, taki podwójny, dziwny jakiś kot. I trzeba będzie jakoś się go tutaj pozbyć. Jakoś, kurczę, tutaj może telewizor, więcej poduszek. Nie ma czasu już na kolejne. Dobra, bronimy się, spróbujemy. Pam, pam, param, pam. Taki agresywny właściwie, no to dwa są koty. Okej. Poduszka działa świetnie. Rewelacyjnie po prostu. No, come on. I jeszcze dwa. No to już będzie dość trudne. To już będzie dość trudny fort do zbudowania. Bo te koty nas tutaj świetnie atakują. Po prostu świetnie skaczą, co nie? Może zamiast telewizora jakieś, nie wiem, pufy dodatkowe? Próbujmy. A jak nie, to trzeba będzie od nowa zbudować nasz fort. Pom, pom, pom. O nie, najgorzej. Najgorzej na świecie. No dobra, okej. Próbujmy to zburzyć i zbudować od nowa. Bo to, co zbudowałem, boom, nie było zbyt dobrym fortem. Na pewno lampkę bym chciał. Fotel. Drugi fotel, tak żeby to się nie rozsypało nam. Tak. Tak. Puchary może. Pa, 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 pa. Okej, niech będzie.
O Boże, nie. Chociaż? Chociaż? Come on. A! Nie! Nie! Dorwały mnie znowu. Znowu mnie dorwałem. Coś dzisiaj nie idzie z tymi kotami, nie wiem. Puchary są spoko, ale kurczę... One nie wytrzymują zbyt długo. W sensie, no tak dziwnie się przemieszczają. To mogę rzucić, to mogę rzucić. To mogę rzucić. Dobra, obrona. Tu. To nie zadziałało tak jak chciałem. Ale może. Jakimś cudem ta lampka nocna mnie ochroniła. Jakimś cudem udało się. Nowy typ kota. Why those two cats always arrive together? Oho. But I do know they can pack a fast, swift punch. Dobra, okej. Okay. To niezłe koteły. Jakby tutaj się teraz przed nimi bronić? Teraz by... O Jezu, ile ich tu jest. Wow. Wow. Ich jest tutaj strasznie dużo. Mam 105%. Idziemy. Zdecydowanie idziemy eksplorować. Go explore. Musimy jakieś nowe rzeczy zdobyć. Bo bez tego po prostu nie da rady. Kwiatek? Aha, to jest chyba koci miętka. It's almost like a cat magnet. To może być dość przydatne. Magnes, okej, okay, no to okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, najpierw gruby kotel będzie nas atakował. Dobra, zbóżmy to najpierw, ten cały nasz fort. Okej. Okay. I spróbujmy skombinować coś tutaj naprawdę fajnego. Typu... coś, czego jeszcze nie robiłem, czyli coś takiego. O. O. Jeden puchar. Drugi puchar. Lampka do ochrony. I ten kwiatek. Ej, on powinien być gdzieś troszeczkę dalej. Już jest. Dobra, cat magnet. Zostawmy go tutaj, albo tu. Zobaczymy, czy w ogóle będzie coś przyciągał te koty. Sprawdźmy. Jest jednorazowy. No, niestety. Tu już trzeba jakiś super zaawansowany fort zrobić. Nie ma co. Nie ma co. Nie będzie lekko. Nie będzie lekko, bo te koty, kurczę, tutaj strasznie atakują ze wszystkich stron. I tak, kwiatek okazał się niezbyt przydatny. To mogę potwierdzić. Na pewno szczotki, tak jak mnie też uczyliście w komentarzach, szczotki po bokach. Na jednego hita idealne. Tyk. Ooo. No dobra, sprawdźmy. Bum. To niezły grubeł. Dobra. Nie! Kurde! A już było tak blisko, naprawdę. Niewiele brakowało, by się to udało. Hotel może na szczycie. Jeszcze jest sporo przedmiotów do odblokowania. Dobra, go defend. Bo. O Jezu, ten gruba zniszczył wszystko. Nie. Tak być nie będzie. Nie pozwolę, by ten gruba mi tutaj niszczył prawie wszystko. Pozbędę się tego fotela i ułożymy to. Powiesz na to, grubasku. Bum. Nie, moja baza została doszczętnie zniszczona. Dosłownie, doszczętnie. Looks like he's coming first. Okej, okay, no to ten gruby koteł będzie nas tutaj atakował. Może zamiast pucharów. Bo to są po trzy. Nie, wiecie co? Skoro są po trzy te koty, które i tak na hita wszystko biorą, to warto zbudować coś, co i tak zostanie zniszczone. Na przykład to. To jest tanie. Dwa. To też jest tanie.
jakaś lampka. Coś niezbyt wysokiego, no to też będzie zniszczone, więc jak najbardziej. Jakieś poduszki może, czy cokolwiek. Tu na pewno będzie potrzeba jedno. TV. Nie, TV to nie jest dobry pomysł. Hotel. To może mieć jeszcze sens. Żeby ten duży kotel tak idealnie się wycelował tutaj. Tylko poduszka. Jejku, jak to wykombinowałem. No i dobra, duży kotel. Dobra, w miarę okej. Okej. Zostały tylko te gówniaczki małe. Kurde, no. No bo już tak blisko. Ten fort jest super, tylko że obniżył trochę. Tam poduchę dał, nie wiem, tutaj. Dobra, obrona. Okej. Gdyby to się nie rozsypało, to by miało sens, gdyby naprawdę zadziałało. To się jakoś dziwnie rozsypuje mi co chwilę. Tak, spróbujmy. Może teraz się nie rozsypie, troszkę na farta trzeba liczyć. Okej. Dobra. No i zwycięstwo, no kurczę, udało się. Raz się rozsypie źle, raz się rozsypie dobrze, więc to różnie po prostu to wyłapuje. New chapter, dobra, mamy nowy chapter. Co się wydarzyło? Co to jest? Okej. Rozwiązania jakieś tu mamy. Kot odporny na wodę? Nie, nie może być. Zobaczmy. Będą teraz, będzie jakiś teraz kolejny kot. Nie, już się bałem, dobra, nie ma kotów odpornych na wodę. Co jest grane? Hello. Who's there? Co to jest? Babcia? O. Mrs. Bridge. Mister. Okej, okay, jakiś chłopak. Magnus. Okej, mieszka gdzieś tam na końcu drogi. Okej, chciał sprawdzić wszystko w porządku. Okej, moja mama to dobra znajoma. Okej, ty musisz być Nia, I've heard. Ty musisz być Nia, słyszałem wiele o tobie. Okej, czyli czytała sobie książkę. Koty ciągle jej przerywały. Oho! Nie wydaje mi się, żeby one po prostu chciały posiedzieć sobie na moich nogach, tak? Potrzebujesz pomocy? Jestem dobry w znalezieniu różnych, szukaniu różnych rzeczy. I stryk wygląda w róży. Jest pełen takich właśnie rzeczy. Mogę pomóc. Dobra, jasne, chcemy twojej pomocy. Okej, muszę czytać. Aha, paczki nie są od niego. Dziwne. Okej, koty są gotowe do ataku. Musimy się bronić. Dobra, I can see. More cats ready to pounce. Okej, teraz we dwójkę są. Ho, ho, ho. No nieźle. Zbóżmy ten nasz fort. Czy będziemy mieli więcej czasu? Chyba nie. No okej. No to co, budujemy jakiś forcik fajny. Standardowo. We dwójkę to już się będzie budowało łatwiej. Teraz więcej miejsca zajmują. Lampa mocy. Pa, pa, pa. Nie. O! Dobry pomysł. Jak ja normalnie tutaj geniuszem jestem budownictwa. Janusz inżynierstwa. Okej.
Dobra, bronimy się. Boom. Wow, agresywne koteły. Tu. Nic mi nie zrobią. No i przetrwałem. To było całkiem przyjemne i całkiem łatwe, muszę przyznać, naprawdę. Całkiem łatwo się tutaj grało. Kolejna paczka. O nie, gruby koteł. Co to jest? To jest ten balonik. A to? Stalius, klik. Możemy bota jakiegoś tutaj sobie kupić. Click to start bot set when you have collected all three to assemble start bot. Ok, głowa, ręce. Nie mamy wszystkiego niestety. Mogę użyć skrzyneczki na pewno. Która naprawia niektóre rzeczy. No ok, która naprawia rzeczy ogólnie, ale to raczej wolałbym sobie wykorzystać później. Ok, puchar. Jedno. Drugie. Ojej. W ten sposób. I na pewno wow, jeszcze gruby koteł tu będzie atakował nas. To niedobrze. 45. I potrzebujemy jeszcze miotły, tak, żeby te zwykłe nasze tutaj szybkie koty z arbuzami na głowie nas to nie zaatakowały jakoś. To może i to. Dobra, go defend. Okej. No i przegrałem. No. Ostatni nas dopadł. Więc jest szansa, że nie muszę nic praktycznie zmieniać i to zadziała. Oprócz tych pucharów, może trochę bliżej je przesunę, żeby one jakoś tutaj... Wow. Nie, ta poducha na pewno musi iść tutaj. To jestem tego pewien, dobra. Próbujemy. Bum. Okej, przyzwoicie. Ten jeden puchar miał nas chronić. No nie poszło dobrze, nie poszło po mojej myśli. Mamy ten jeden pucharek, który tutaj jakoś sobie fajnie działa, ale... Kurczę, on spada ciągle tam z głowy. Jakby go ustawić bardziej pod jakimś kątem. Tu. Dobra, YOLO, lecimy z tym. Powinno się teraz udać. Okej. O kurde, no znowu było bardzo blisko. Ale coś poszło nie tak. Co poszło nie tak? Się zastanawiam. Taka poducha może? Defend. Okej, próbujemy. Okej. Dobra, chyba widzę już, co jest nie tak. Okej. Mój fort się rozsypał. Niestety. Dobra, łapiemy za poduchę. I... Dobra, robimy to od nowa. Okej, witam was po króciutkiej przerwie i mamy już zbudowany fort, tak więc mam nadzieję, że to zadziała i mam nadzieję, że ten fort po prostu tutaj wytrzyma. Okej, próbujemy. Proszę, niech to wytrzyma. Au. Wow. No. Dwóch nie przetrwałem, ale to dlatego, że się rozsypał. Może w ten sposób bardziej. Dobra, go defend. Dobra. Bardziej do środka. O tak, idealnie.
Nie, nie idealnie. Nie idealnie, no nie idealnie, nie mam pojęcia, co jest nie tak. Może zamiast tego, to coś tańszego wykorzystać? Puszczmy im na głowach te puchary i tyle. Pyk. Pyk. Nie! Nawet o tym nie myśl, żeby się przewrócić tutaj. Trzy z tej strony, okej. Dwa. I trzy. Dobra, spróbujmy. Wygląda dość dziwnie, ale miejmy nadzieję, że zadziała. No tak, gruby kot. Całkowicie o nim zapomniałem. Czemu najdziwniejsze forty zawsze działają? Nie rozumiem tego. Najdziwniejszy zbudowałem, najgorszy, mówię, na pewno nie zadziała. Okej, co to jest? Wow, jakiś schemat. To są mechaniczne koty? Garbo cut. Tail segment. Leg mechanism. To są mecha koty? Okej, to są roboty? Wow. Może faktycznie to nie są prawdziwe koty, tylko to są roboty. Okej, na końcu przybędzie ten gruby kot. Wow, może to faktycznie są roboty po prostu, a nie prawdziwe koty. No nieźle, że tak powiem. Dobra, w ten sposób, ten. Pyk. Okej. I on z tej strony przybędzie, a najpierw przybędą te trzy. Okej, i z tej strony też trzy. Wow. Wow, nie wiem czy dam radę, chyba będę musiał się wybrać po jakieś kolejne nowe rzeczy. Tu, tu, ru, tu, tu, tu. Pa, 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 pa. Okej, sprawdźmy. Wątpię, żeby to zadziałało, ale... Okej. No niestety, nie udało się. Jeszcze ten gruby by na koniec przyleciał, już w ogóle. Nie wiem, jakaś masakra. Dobra, idziemy poszukać nowych rzeczy. Zdecydowanie. Chodźmy tutaj. Chyba tylko jedna rzecz tu została już do zebrania. Pyk. I teraz będziemy mogli tutaj sobie odblokować kolejny pokój. Tu, tu, tu. Room clean. Bonus plus 20 minut. No i to mi się podoba. Właśnie. Zobaczmy, co tam się dzieje. Więcej kotów. Okej, gdzieś tutaj musi być. Jakiś przełącznik czy cokolwiek. Ostatnim razem tu trzeba było nacisnąć, może teraz tutaj jakoś. No nie wydaje mi się, nie wiem, dobra, nie wiem, na razie nie mam pomysłu. Dobra. Idziemy na górę po prostu. Spróbujemy sobie jeszcze raz tutaj przejść, jeszcze jakiś poziom. Zobaczymy, może ten się uda przejść. Okej, okay. Mamy nasz tutaj ten, może powinienem zacząć używać coś z tych rzeczy. Ale mamy więcej czasu, więc spoko. Grubas przyjdzie i tak na końcu. Dobra, obrona. Pam 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 pam. No na pewno to zadziała. Czemu nie było grubasa? Albo był? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Morkat getting raid pants. Dobra. W tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek, tak więc standardowo mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz komentarza. To tyle. Do zobaczenia następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć!